podcast mieszkaniowy. Na rozmowę o mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kamil Krypka. Cześć, z tej strony Zuzia Mielczarek, architektka oraz... Kamil Krypka. Socjolog. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu mieszkaniowego. Jest dzisiaj z nami dr Adam Czerniak, ekonomista, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej SGH, badacz mieszkalnictwa. Cześć, dzień dobry Państwu. Tak, i zaprosiliśmy Adama dlatego, bo w ostatnim czasie w Polsce przetuszyła się mniej lub bardziej burzliwa dyskusja o tym, czym jest mieszkanie. Zaczęło to się chyba... Trudno stwierdzić, kiedy się takie kłótnie zaczynają. Wydaje mi się, że zaczęło się od tego, jak Dawid Dobrogowski, działacz młodej lewicy, zatweetował hasło, stare anarchistyczne hasło, mieszkanie prawem, nie towarem. Co wywołało bardzo burzliwe dyskusje, kłótnie, niesnaski. I ku zdziwieniu niektórych, hasło to nie tylko przejęła lewica, ale też na przykład Donald Tusk, który zaczął mówić o tym podczas konwencji. I chcieliśmy porozmawiać z Adamem o tym, czym właściwie jest mieszkanie i jakie są modele rynku, sfery mieszkaniowej. I w tej dyskusji mamy dwa bieguny argumentacyjne, tak? Jest jeden, który twierdzi, że mieszkanie jest po prostu zwykłym towarem. Jak paczka cementu, butelka lemoniady, opony do samochodu. Tak, i państwo nie powinno się angażować w budowę mieszkań. A drugi biegun jest taki, który twierdzi, że ludzie, niezależnie od tego, kim są, mają prawo do pewnej przestrzeni mieszkaniowej, która zaspokoi ich potrzeby mieszkaniowe, i państwo czy tam samorządy powinny jakby aktywnie działać w tym kierunku, żeby te potrzeby zaspokoić. I ta perspektywa traktuje mieszkanie jako rodzaj dobra społecznego, jako rodzaj infrastruktury społecznej, która musi być realizowana przez jakby władze publiczne. I ty Adamie, stworzyłeś własną typologię ładu mieszkaniowego, która trochę tę perspektywę rozszerza. I czy mógłbyś powiedzieć, po pierwsze, czym jest taki paradygmat ładu mieszkaniowego, a po drugie, jak się różnią te trzy paradygmaty, które ty opracowałeś, odkryłeś? No, ani nie opracowałem, ani nie odkryłem, ja je badam, zacznijmy od tego, bo to jednak jest dłuższa tradycja badania podejścia ludzi do mieszkań, jak oni mieszkania postrzegają, w jaki sposób nimi obracają, jak do nich podchodzą, czy traktują je właśnie jako towar, czy może jako coś innego. I ja bym zaczął w ogóle od... Może nie od kłamania, ale takiego korekty do tego, co powiedziałeś. Bo dla mnie ta dychotomia mieszkanie prawem, a nie towarem jest trochę fałszywa. Tylko trochę, bo ona jest upraszczająca. Bo mieszkanie może być towarem, albo może być nieutowarowione. To jest jeden wymiar, w którym możemy mieszkania badać. Czy jest towarem, czy nie jest towarem. I to jest bardzo ważne. Zdefiniujmy sobie, o co chodzi z tym towarem w ogóle. Bo tu nie chodzi o to, żeby myśleć o mieszkaniu jako o, nie wiem, lemoniadzie, tak? Czy żeby myśleć o mieszkaniu jako o samochodzie. Tu jest trochę co innego. W utowarowieniu czy nieutowarowieniu, jako socjolodzy, ty jako socjolog to powinien doskonale rozumieć, myślimy o kategorii dużo szerszej. Oczywiście, coś, co jest utowarowione, zwykle podlega wymianie rynkowej. Natomiast to nie jest wyłączna definicja czegoś, że coś jest utowarowione. To jest to, jak my do tego podchodzimy. Czy my traktujemy coś jako towar? Czy coś jest dla nas przede wszystkim towarem, który my kupujemy, sprzedajemy, którym myślimy? Tak jak na przykład myślimy o akcji, którą kupujemy po to, żeby ta akcja wzrosła na wartości, urosła na wartości, żebyśmy dostali od niej dywidendę. Jak kupujemy obligacje, to myślimy o tym, żeby na tym nie stracić, żeby mieć jak najwyższe oprocentowanie. To jest utowarowione. My nie myślimy o tej obligacji w inny sposób. Nie uzależniamy od tej obligacji naszego szczęścia. Czy ta obligacja jest różowa, czy zielona, czy ona jest dobrze urządzona, czy źle urządzona, czy możemy tę obligację przekazać naszym dzieciom. No może.
Ale to jest utowarowienie, to jest takie czyste utowarowienie. Instrumenty finansowe są takimi, wręcz można powiedzieć, archetypicznymi rzeczami, które są utowarowione. Natomiast mamy szereg rzeczy, które są nieutowarowione. Towarów i usług. Przykładowo przytulenie. To jest coś, co jest nieutowarowione. Chociaż można by się było uprzeć i kupić przytulenie. Widziałem dokument i w Japonii są takie specjalne, nie wiem... biznesy, gdzie można faktycznie tulić. Są nawet takie lalki do tulenia, nie? Jest. Nie, prawdziwi ludzie. Prawdziwi ludzie, można zamówić sobie, nie wiem, 15 minut tulenia. No więc widzisz, zaczyna się to powoli utowarawiać, tak? Ale tak jak ja bym cię tutaj przytulił na zasadzie, okej, fajnie się gada, dzięki, miś, tulimy się na koniec, to by to było nieutowarowione w żaden sposób. To nie miałoby żadnej wartości wymiernej, finansowej, nie miałoby w ogóle charakteru rynkowego w żaden sposób. I to jest wtedy nieutowarowione. I w ten sposób do tego podchodzimy. Rzecz, która gdzieś leży na pograniczu, czy towar, który leży na pograniczu, to jest na przykład bożonarodzeniowy opłatek. Tak? My możemy go kupić w sklepie, chodzą takie aniołki, dzwonią dzwoneczkami, możemy sobie go kupić. Ale jednak już go kupimy i łamiemy się tym opłatkiem w gronie rodzinnym, to on przestaje mieć dla nas charakter utowarowiony, on przestaje być towarem, zaczyna być symbolem, zaczyna być pewnym elementem tradycji. I tutaj bym budował analogię do tego, czym jest mieszkanie w Polsce. Bo mieszkanie w Polsce, wbrew temu, co część środowisk lewicowych głosi, nie jest wcale utowarowione. Dla mnie jako badacza mieszkanie w Polsce jest w dużej mierze nieutowarowione. Dużo ludzi nie wie, jaka jest wartość ich mieszkania w danym momencie. Może wie, jaka była 2 lata temu, 5 lat temu. Nie myśli o nim w ogóle w kategoriach właśnie towaru, czyli czegoś, co może kupić, może sprzedać, może zamienić, może zaciągnąć pod to kredyt. Tylko raczej myśli o tym w kategoriach, to jest moje miejsce na ziemi. To jest miejsce, w którym ja żyję, w którym ja chcę być szczęśliwy. To jest przestrzeń, którą chcę przekazać swoim dzieciom. To jest przestrzeń, w której się wychowałem. Używamy w Polsce takie słowa jak ojcowizna na przykład, które trochę odchodzi do lamusa, ale jednak świetnie oddaje to, jak my myślimy o nieruchomościach. Czyli takie miejsce, które dla nas ma pełne emocji, które właśnie chcemy przeżywać, od którego uzależniamy szczęście, a nie tak jak akcja czy obligacja, które jest po prostu jakimś tam elementem naszego majątku. Fajnie, że jest, fajnie, że daje nam jakiś dodatkowy dochód, ale no nic poza tym. Mieszkanie zdecydowanie mniej niż na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych jest czymś nieutowarowionym. I to jest jeden wymiar, w którym możemy postrzegać to mieszkanie, czyli utowarowanie, nieutowarowienie. Więc tym przeciwieństwem, tym binarną opozycją do mieszkania utowarowionego jest mieszkanie nieutowarowione. A teraz to skąd w takim razie wzięło się to prawo? Do mieszkania. Dlaczego my o tym w ogóle rozmawiamy? No dlatego właśnie, że istnieją takie 3 paradygmaty, i bynajmniej nie ja je wyróżniłem, to już profesor Seabrook je wskazywał za innymi badaczami i rynku nieruchomości, i szerzej w ogóle analizy postrzegania towarów i usług z perspektywy socjologicznej, to są takie 3 koncepcje, 3 paradygmaty. Zaraz powiem, co to trudne słowo w mojej ocenie oznacza, czy w moim rozumieniu. Więc mamy mieszkanie jako narzędzie do budowy majątku. No jest jeden paradygmat. Drugi, mieszkanie jako prawo społeczne. Bardzo ciężko to jest przetłumaczyć, chodzi o social right. Tak? Trochę trudno nam to na polski przetłumaczyć, ale chyba najbliżej to jest właśnie prawo albo przywilej społeczny. I trzecia koncepcja to jest mieszkanie jako dobro rodzinne. I teraz, co ja myślę, co ja mam na myśli, mówiąc paradygmat? Jak mówię paradygmat, ja myślę o pewnym takim latentnym, pewnym ukrytym, niekoniecznie nazwanym sposobie podchodzenia i postrzegania mieszkań. Tego, co stoi za prowadzoną polityką mieszkaniową, tego, co stoi za nami, co nami kieruje, kiedy myślimy o zakupie mieszkania, tego, co nas motywuje i zarazem powoduje i przekłada się naszą percepcję tego mieszkania, co my w nim oceniamy za ważne, a co za mniej ważne, jakie cechy są dla nas istotne, jakie nieistotne tej nieruchomości. Czy to jest nieruchomość własnościowa, czy raczej na wynajem, czy ona jest od państwa, czy ona jest własnością funduszu inwestycyjnego, czy ona jest duża, czy mogą ją odziedziczyć dzieci, czy nie mogą, jakie jest opodatkowanie. Wszystko to, jak my postrzegamy te poszczególne elementy, zależy od tego,
właśnie jaki jest ten paradygmat polityki mieszkaniowej. I oczywiście te trzy elementy, te trzy paradygmaty, które wymieniłem, to są takie idealno-typowe paradygmaty. Znaczy w takim stanie czystym one nie występują w przyrodzie. One możemy sobie je wyróżnić jako naukowcy, natomiast w każdym kraju gdzieś w jakimś stopniu każdy z tych paradygmatów występuje. Dla części osób mieszkanie jest tylko i wyłącznie narzędziem budowania majątku, w ogóle się do niego nie przywiązują, zmieniają często nieruchomości, de facto nie obchodzi ich, czy mieszkają własnościowym, niewłasnościowym, ważne, żeby na tym zarabiali. Dla innych jest mieszkanie prawem społecznym, no bo przede wszystkim mi zależy na tym, żeby państwo zapewniało potrzebę mieszkaniową, to tak można w dużym skrócie o tym powiedzieć, niezależnie od formy własności, a dla jeszcze innych będzie właśnie czymś, co będziemy przekazywać z pokolenia na pokolenie. I dominującym paradygmatem polityki mieszkaniowej jest ten, którego jest de facto najwięcej, który w najmocniejszy sposób wpływa na nasze przeświadczenie i postrzeganie mieszkań, a zarazem w największym stopniu kształtuje politykę mieszkaniową państwa. Dobra, rozgadałem się, przerwijcie mi, bo zaraz coś zrobi wykład. Mnie bardzo interesuje rozróżnienie między tymi dwoma paradygmatami mieszkania jako element majątku i mieszkanie jako dobro rodzinne, ponieważ dobro też oznacza majątek, majątek rodzinny. I jak rozumiem, w Polsce jesteśmy bliżej tego modelu rodzinnego, nieutowarowionego, wynika z twoich badań, co jest bardzo ciekawe, bo w powszechnej dyskusji jednak przywykliśmy do tego, że ubolewamy nad właśnie utowarowieniem mieszkania. Czy mógłbyś więcej o tym powiedzieć? Poczekaj tylko, bo ty już wprowadziłaś model, a jeszcze tutaj chyba słuchacze i słuchaczki nie wiedzą, jakie to są modele. No dobrze, to niech będzie, to będzie taki twist, a później opowiem o tych modelach. To jest zapowiedź jak w dobrym tych filmie. Modeli. Najpierw wprowadzamy jakąś postać, a później tłumaczymy, skąd ona się wzięła w tym naszym serialu. Więc odpowiadając na twoje pytanie, bardzo się cieszę, że je zadałaś, bo faktycznie myślenie o mieszkaniu jako majątku też jest częścią tego modelu rodzinnego, czyli myślenie o mieszkaniu jako o dobrze rodzinnym. I w ogóle to jest taka dosyć naturalna ewolucja, że wiele krajów, które w tej chwili ma ten paradygmat mieszkania jako narzędzia do budowy majątku, kiedyś miała ten paradygmat mieszkania jako dobro rodzinne. No i przykładem jest Irlandia. Ona jeszcze 30-40 lat temu właśnie była w tym paradygmacie mieszkanie jako dobro rodzinne, a w tej chwili zdecydowanie przeszła na tą stronę utowarowioną. Więc ten model ewolucji jest dosyć naturalny, bo elementem myślenia o mieszkaniu jako dobro rodzinnym jest budowanie majątku rodzinnego, jakiejś własności, przekazywania z pokolenia na pokolenie. Ale to nie jest tylko to. Bo gdyby to było tylko to, to byś miała w pełni rację. Ale to nie jest tylko to. Przy dobrze rodzinnym mówimy o czymś, co my współdzielimy razem z rodziną, co jest także wartością taką samą w sobie dla rodziny. Tak? To jest właśnie ta wspólna przestrzeń, to jest ta ojcowizna, to są te emocje, które my wiążemy z naszym domem, w którym żeśmy się wychowali, z tą przestrzenią, którą my w ramach tego tworzymy. A to zaczyna ginąć. Jak to ginie, to myślenie o tym właśnie tym wymiarze rodzinnym tego domu, no to wtedy automatycznie z pokolenia na pokolenie my się bardziej zbliżamy do tego modelu utowarowionego. Ale żeby być w tym modelu utowarowionym, my też potrzebujemy szereg innych elementów na tym rynku. To znaczy, to też się nie zadzieje tak zupełnie samo z siebie, tylko w przypadku modelu tam, gdzie mamy to mieszkanie jako element budowania majątku, to przede wszystkim ten rynek musi być duży. Mieszkania, domy muszą być dobrze wyceniane, musi być łatwo móc znaleźć wartość tej naszej nieruchomości. W Polsce konia z rzędem temu, kto na wsi jest w stanie powiedzieć, ile jego nieruchomość jest warta, tak strzał w danym momencie. No jest to trudne. W Wielkiej Brytanii zupełnie nie większość osób zna wartość swojej nieruchomości. Co więcej, jest w stanie zaciągnąć pod nią kredyt, i to kredyt konsumpcyjny, na przykład pod wzrost wartości tej nieruchomości. Jak rośnie wartość nieruchomości, to jest w stanie dostać większy kredyt na samochód, na wysłanie dziecka do szkoły, czy nawet jak mu się pogorszy sytuacja dochodowa, to jest w stanie taki kredyt zaciągnąć po to, żeby
pójść zrobić zakupy. No w Polsce nie mamy w ogóle tego typu instrumentów, czyli hipotecznych kredytów konsumpcyjnych. W Stanach Zjednoczonych nawet są linie kredytowe, które można wykorzystać do tego, żeby po prostu się na bieżąco finansować. Tak, mamy karty kredytowe, tam jest po prostu karta kredytowa z dużym debetem, która jest zabezpieczona wartością nieruchomości. Jak Monopoly. No to, nie wiem, czy pamiętacie, tak. Jak mieliście pieniądze, to trzeba było zostawić własne działki. Dokładnie to. No, a to się właśnie wywodzi z tego modelu, gdzie mieszkanie czy w ogóle nieruchomości są traktowane jako element budowy majątku. W Polsce tego jeszcze nie ma. Nie ma tych narzędzi i tym samym ten mechanizm rynkowy, który jest kluczowy do tego, żeby alokować dobra, czyli przekazywać nieruchomości mieszkaniowe z jednych rąk do drugich, funkcjonuje słabo. On funkcjonuje w dużych miastach, tam faktycznie on jest płynny, ale w wielu miejscach te mechanizmy rynkowe po prostu nie działają. To znaczy sytuacja, w której osoba zarabiająca 1000 zł na rękę miesięcznie mieszka w mieszkaniu o wartości 700 000 zł, ale ciężko mu wiązać, czy jej wiązać koniec z końcem, nie jest rzeczą nietypową w Polsce. A w krajach zachodnioeuropejskich właśnie, gdzie ten model jest bardziej taki rynkowy, czyli mieszkanie jest traktowane jako element majątku i budowy tego majątku, to tam takiej sytuacji nie ma, bo ci ludzie po prostu automatycznie wykorzystują ten majątek ulokowany w nieruchomości do tego, żeby finansować swoje bieżące potrzeby. Postawiłem kropkę. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie co do tego postrzegania mieszkania jako dobra rodzinnego, tak? Bo można powiedzieć, jak... Czy modelem dobra rodzinnego byłaby też taka sytuacja, jak na przykład mieszkamy w mieszkaniu komunalnym, które jest dziedziczne, nie wiem, na przykład w Wiedniu. No bo dziecko nie zna, jak to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo dziecko nie zna nigdy koncepcji własności mieszkaniowej, po prostu idzie do siebie, do domu i nie wie, czy to jest czy to mieszkanie jest wynajmowane, czy to jest własnościowe, rodzinne. I jak na przykład mamy taką sytuację, że mieszkanie jest komunalne, ale dziedziczne, tak? W Polsce było przez długi czas, to teraz trochę chyba się pozmieniały te zasady, ale na przykład tak jest w Wiedniu, można dziedziczyć po babci mieszkanie komunalne, jeśli tam się mieszkało. Czy to wtedy mamy też model mieszkania jako dobro rodzinnego? To na pewno jest postrzeganie mieszkania jako dobro rodzinne. Zresztą ostatnio rozmawiałem z burmistrzem jednej z mniejszych polskich miejscowości, który z kolei miał dosyć bezpośredni kontakt z ludźmi mieszkającymi w mieszkaniach komunalnych i o te mieszkanie się starającymi. I tak właśnie mówi, że przychodzi do niego osoba z całkiem niezłą sytuacją dochodową, która mieszka bodaj w TBS-ie albo w mieszkaniu wynajmowanym po cenie rynkowej, tego już nie pamiętam dokładnie, i chce uzyskać mieszkanie komunalne. I burmistrz się jej pyta, no ale w zasadzie dlaczego chcesz uzyskać mieszkanie komunalne, ci by stać na wynajem na rynku czy na ten TBS? A ona mówi, no tak, ale mieszkanie komunalne to już jest takie na zawsze, dla mnie i dla dzieci. I to jest takie, ale to nie temu służy, przynajmniej w mojej ocenie, mieszkanie komunalne w momencie, w którym myślimy o mieszkaniu jako o prawie społecznym, tak? No bo jeżeli jest prawo społeczne, no mieszkania komunalne mają zapewnić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tym osobom, które nie stać na inne formy zaspokojenia tej potrzeby. Więc tak, zdecydowanie w Polsce mamy takie przeświadczenie i takie myślenie o tym mieszkaniu jako o dobrze rodzinnym i w innych krajach też to występuje. Tak jak mówiłem na początku, nie ma kraju, gdzie występuje jakiśkolwiek paradygmat w formie czystej. Jak zawsze mamy elementy jednego, drugiego i trzeciego. Pytanie, w jakich proporcjach one występują. I to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Na przykład w Wiedniu władze miasta konsekwentnie nie eksmitują tych lokatorów. Nawet jak osiągałem pewien pułap dochodowy i ci socjaldemokraci w Wiedniu tak dumnie chodzą, mówią, u nas nawet menedżer mieszka w mieszkaniu komunalnym, to jest jakby, my tutaj dbamy o miks. I może też tak, można też inaczej zobaczyć, że można jakby inaczej traktować mieszkanie. No tak, ale tak samo jest chyba też w Holandii, wydaje mi się, w tych mieszkaniach społecznych. Też masz w Wiedniu jest jeszcze przekazywanie dzieciom, ale w Holandii też jest dożywocie w tych mieszkaniach, więc tutaj jeśli się zastanawiamy, czy to jest dobre przydział takiego mieszkania miejskiego, komunalnego czy innego dożywotnio,
czy to regularne sprawdzanie dochodów, to tutaj bardzo wchodzi temat tych paradygmatów. Tylko tutaj jest jeden warunek chyba w modelu wiedeńskim. Oni muszą budować bardzo dużo mieszkań co roku. Jakby cały czas, i dlatego to też funkcjonuje w wyobraźni społecznej i nie prywatyzują tych mieszkań, bo znaczy nie prywatyzują komunalnych, bo te społeczne mają pewną opcję prywatyzacji, którą wprowadził prawicowy rząd. Ale jeśli chodzi o te komunalne, one chyba tylko dlatego funkcjonują jako model, bo tam co roku parę, tam 10, 15 tysięcy, nie, 10 tysięcy chyba, 7, 8, 9 tysięcy nowych mieszkań społecznych powstaje, dlatego to może funkcjonować, więc taki model chyba tylko funkcjonuje z ludźmi wtedy, kiedy budujemy bardzo dużo nowych mieszkań, nie? Żeby to nie stało się... Tylko tutaj dochodzimy do kluczowego punktu, z czego finansować budowę tych tysięcy mieszkań. I jeżeli mówimy o budowie zasobu komunalnego, czy w ogóle szerzej zasobu państwowego, bo to nie muszą być tylko samorządy, to mogą być inne spółki celowe, tak bywa w niektórych krajach, no to musimy zastanowić, po pierwsze, w jaki sposób tym zarządzać, to jest jeden wymiar, a drugi wymiar to jest, z czego finansować budowę tego, a trzeci wymiar to jest, w jakim stopniu dofinansowywać najem tego. Bo to, że my komuś zostawimy do końca życia mieszkanie komunalne, a nawet je przekażemy jego dzieciom, nie jest samo w sobie problemem, o ile w momencie, w którym ta osoba osiągnie określone dochody, ona będzie płaciła nam stawkę rynkową. I wtedy my jako samorząd otrzymujemy dochody takie same jak konkurencyjna firma, znaczy konkurencyjna, no w tym sensie rynkowym, firma inwestująca w mieszkania na wynajem, która na tym zarabia, i my z tego dochodu, od tej osoby o wysokich czy średnich dochodach, którą stać na po prostu najem po cenach rynkowych, my z tego dochodu z czynszu po prostu finansujemy budowę innych mieszkań, tak samo jak fundusz inwestycyjny. I wtedy to ma sens. Nie ma ten model sensu, tak jak jest trochę u nas, że przekazujemy na, za przeproszeniem, wieczność mieszkanie komunalne i zarazem stawka czynszu w tym mieszkaniu komunalnym jest na tym samym poziomie przez cały czas, tak? Niezależnie od tego, jakie ma dochody ta osoba. I tutaj są dwa takie opozycyjne podejście. Jedna mówi, dawajmy także mieszkania komunalne w ogóle wszystkim po cenach rynkowych, a równocześnie dawajmy subsydia osobom, które mają niższe dochody na wynajem mieszkań, które będą mogły sobie wynająć mieszkanie komunalne albo mieszkanie na rynku prywatnym, jeżeli sobie wolą. Albo drugi model, który jest mi nieco bliższy, to jest model, w którym mieszkania komunalne mają różny czynsz w zależności od poziomu dochodów aktualnego użytkownika. Tak, to jest na przykład propozycja Joanny, polityki mieszkaniowej miasta stołecznego obowiązującej, wydaje mi się, którą przygotowała między innymi Joanna Erbel, to znaczy, że czynsz wzrastał wraz z dochodem i się zatrzymywał. On się tam zawsze, w tym modelu się zawsze zatrzymywał w modelu D, czyli 80% ceny rynkowej. To też chyba miało takie mieć funkcje ochładzające dla rynku, nie? Żeby część... Tak działają chyba HLM-y we Francji. Wydaje mi się, że mocno zdywersyfikowane mają te progi stawek najmu. Tak, ale to chyba właśnie wydaje mi się, że z tego dylematu da się go rozwiązać, gorzej sobie z finansowaniem. To chyba musi być po prostu... No finansowanie pojawia się wtedy, kiedy budujemy dostatecznie duży zasób mieszkań państwowych, komunalnych czy innych jednostek administracji publicznej i część z tych jest po prostu wynajmowana po cenie rynkowej. Wtedy mamy dochód z tego, dochód, który finansuje nam budowę kolejną. No i oczywiście pojawia się pytanie, słoń w pokoju, bo o tym żeśmy w ogóle jeszcze nie rozmawiali, czyli opodatkowanie nieruchomości komercyjnych, zarówno mieszkań na wynajem po cenie rynkowej, jak i przede wszystkim w Polsce najważniejsze, opodatkowanie mieszkań własnościowych, bo to też jest narzędzie do finansowania budowy mieszkań komunalnych. Jeżeli będziemy mieć wysokie dochody z podatku od nieruchomości, no to te dochody możemy przeznaczyć na budowę większej liczby mieszkań. Niekoniecznie musimy je przejadać na inne cele polityki państwa. Chyba, że bardzo taka aktywna polityka gruntowa, tak? Na przykład, tutaj przepraszam, znowu się odwołam do modelu wiedeńskiego, tam miasto po prostu jest, możesz mnie poprawić, bo jak jest monopol i o odwrotność, że jest tylko jeden oli... Monopson, tak. I miasto jest monopsonem dużych gruntów i po prostu zmusza inwestorów przez grożenie tym, że w planie zrobią z ich terenów park.
do tego, żeby oni sprzedawali to po pewnej cenie i potem sprzedaje część działek jako komercyjne. Jako komercyjne, znaczy tereny pod komercyjne mieszkalnictwo, ale to jest takie nieortodoksyjne, mi się wydaje. Ja tu wejdę na moment w wasze buty, bo my żeśmy zeszli na taki poziom już operacyjny, dyskusję o jednym rozwiązaniu, jak ustalić, czy jak ustalić taką stawkę, jak ustalić taką stawkę, a ja bym jednak się cofnął o krok, bo to, o czym my w tej chwili dyskutujemy, to jest dyskusja, w którą bardzo często lubią też wchodzić w politykę. No słuchajcie, dajcie mi jakieś rozwiązanie, tak? Podatek jakiś, albo co my zrobimy z tymi prawami eksmisyjnymi. Hola, hola. Znaczy, nie zapędzajmy się w dyskusję o tym, dopóki my nie wiemy, jak my chcemy, żeby ten rynek mieszkaniowy wyglądał. Bo każde narzędzie polityki mieszkaniowej istnieje w połączeniu z pozostałymi narzędziami polityki mieszkaniowej. Jeżeli mówimy o na przykład złagodzeniu, to jest mój ulubiony przykład, dlatego się do niego odwołuję. Jeżeli mówimy na przykład o złagodzeniu praw eksmisji lokatorów niepłacących czynsze, no to automatycznie my musimy stworzyć jakąś siatkę bezpieczeństwa dla tych osób, które będą tej eksmisji podlegać. W tym momencie ta siatka bezpieczeństwa, która jest zaszyta w dotychczasowym ustawodawstwie, kompletnie nie działa. No bo siatką bezpieczeństwa miało być samorząd, mieszkania socjalne, no ale kolejka na te mieszkania socjalne jest na tyle długa, że dochodzimy do takich patologicznych sytuacji, które są jakby całkiem sprytnym rozwiązaniem, ale wciąż dla mnie z perspektywy efektywności systemu patologicznymi, w którym następuje coś, co się nazywa eksmisją w miejscu. Czyli sytuacji, w której dana osoba, która nie płaci czynszu właścicielowi lokalu, jest eksmitowana, ale zarazem w ogóle się nie musi wyprowadzać, bo samorząd zaczyna podpisywać umowę z tym właścicielem na umowę socjalną na wynajem tego lokalu po to, żeby ta osoba tam dalej została. I jest takie dogadanie się. No, jakby całkiem sprytne rozwiązanie, nie? Bo ta osoba nie musi się wyprowadzać, samorząd wchodzi i pełni swoją funkcję, ale de facto no, nie tak to powinno wyglądać, bo jeżeli my chcemy takie rozwiązania, to my nie możemy ich jakoś gdzieś tam opłotkami wprowadzać do systemu, tylko powinniśmy powiedzieć, okej, okay, no to tak róbmy, tak powinien samorząd się zachować. Jeżeli ktoś ze względu na swoją sytuację dochodową nie jest w stanie płacić czynszu rynkowego, no to wchodzi samorząd i pomaga i dofinansowuje. Więc tak mogłoby być też w przypadku najmu instytucjonalnego, gdzie eksmisja na blok jest możliwa. No właśnie, tak? I dlatego daj mi tylko dokończyć, bo moja idea jest taka, że że w ogóle ta polityka mieszkaniowa i narzędzia polityki mieszkaniowej muszą być ze sobą spójne. A żeby były ze sobą spójne, my musimy określić, jaki my chcemy ład instytucjonalny ogółem. A żeby to jeszcze określić, musimy sobie wybrać ten paradygmat polityki mieszkaniowej. Bo istnieją modele, w którym mieszkanie jako element majątku są efektywne i zaspokajają w dużym stopniu potrzeby mieszkaniowe ludności. I są modele, w których mieszkanie jako prawo społeczne też zaspokajają potrzeby mieszkaniowe ludności. Oba te modele działają. Są kraje, w którym oba te modele działają. Są rozwiązania pośrednie, które też działają. Najgorzej jest, jeżeli mieszkanie jest traktowane jako dobro rodzinne. Tutaj jest najniższa efektywność zwykle. Natomiast musimy sobie ten paradygmat wybrać, świadomie go wybrać i następnie zbudować właśnie coś, co ja nazywam znowu za profesorem Seabrookiem modelem kapitalizmu mieszkaniowego, który jest spójny i generuje spójny zestaw narzędzi polityki mieszkaniowej, który znowuż użyję po raz trzeci tego słowa celowo, który jest spójny z naszymi przyzwyczajeniami, naszymi potrzebami, naszym podejściem do mieszkań, jak my je postrzegamy, jak je chcemy postrzegać, jakie mamy odnośnie tych mieszkań potrzeby, czyli de facto z tym, co wcześniej nazywaliśmy sobie paradygmatem mieszkaniowym. Jakby doskonale, bo to jest pytanie o model. I wytłumaczyliśmy sobie mniej więcej teraz, jak wygląda ten model nieutowarowiony rodzinny, tak? W Polsce, chociaż te statystyki pewnie są zawyżone, bo tam polskie urzędy statystyczne mają problem z odnotowaniem tego rynku komercyjnego na wynajem, ale 86% populacji mieszka w mieszkaniu, do którego ma akt własności. W oficjalnych statystykach. Myślę, że to jest tak, jest to trochę niższe, ale jest to i tak bardzo, bardzo spore. I to jest model nieutowarowiany rodzinny, czyli duży segment własnościowy, mały komercyjny rynek najmu, trochę większy segment
akurat w Polsce tego najmu regulowanego. I teraz przed chwilą powiedziałeś, że przechodzimy do modelu liberalno-korporacjonistycznego. I na czym polega ten model? No ten model właśnie jest zbudowany na paradygmacie mieszkanie jako element budowy majątku. Tu też mamy wysoką własność, to znaczy takim docelowym sposobem zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej jest właśnie posiadanie mieszkania na własność, które równocześnie stanowi element portfela aktywów, nawet bym powiedział więcej niż majątku, bo majątek to się posługujemy też w modelu właśnie tym, gdzie mieszkanie jest postrzegane jako dobro rodzinne, a tu już mówimy stricte jako portfel aktywów, czyli ma w zasadzie to samo znaczenie jak posiadane akcje, depozyty, lokaty, udziały w firmach. Tak samo do tego podchodzimy, ale mamy to mieszkanie własnościowe. Do tego mamy rozbudowany rynek najmu komercyjnego, to znaczy w zasadzie dowolne mieszkanie, jakie sobie tam wymyślimy, jesteśmy w stanie znaleźć, czyli czy chcemy mieszkanie 4-5-pokojowe, czy mieszkanie chcemy dwupokojowe, czy chcemy na obrzeżach, czy w mieście, czy na wsi, to my jesteśmy w stanie sobie znaleźć to mieszkanie na wynajem. I tu jest trzeci element, o którym się niewiele mówi, bo jak już myślimy, a mieszkanie jako element budowy majątku, to tam państwo nie ingeruje. Wręcz przeciwnie, tutaj państwo wchodzi z dużą siatką zabezpieczeń, dlatego mówimy o tym liberalno-korporacjonistycznym. Nie ma modelu liberalnego sensu stricte w Europie. Może model amerykański jest zdecydowanie bardziej liberalny niż korporacjonistyczny, ale w Europie, tam, gdzie mamy mechanizmy rynkowe, tam, gdzie jest dążenie do własności, to jest zwłaszcza w krajach północnych, Wielka Brytania, Irlandia, do tego modelu także zaliczamy w tej chwili już Szwecję, to tam mamy duży udział państwa w rynku, który mówi, ok, jeżeli wam się nie udało uzyskać mieszkania, które potrzebujecie na rynku, to proszę bardzo, tu jest mieszkanie od państwa. Po takim czy innym czynszu, z takimi a czy innymi dopłatami, ale państwo jest aktywnym graczem na tym rynku. Ono się nie wycofuje z tego rynku. To, że mieszkanie jest elementem budowy majątku, to jest tylko jakiś, właśnie, nawet nie jakiś, przepraszam, to jest ten paradygmat, tak? Ale to jest jasne, że nie każdy da radę od razu na początku swojego życia, czy w każdym momencie życiowym da radę sobie kupić, czy wynająć mieszkanie po cenie rynkowej. Więc musi być państwo, musi być ten element bezpieczeństwa, tej siatki bezpieczeństwa, który zapewnia efektywność funkcjonowania takiego modelu. Czy na przykład można też rozdzielić te modele rodzinne i ten liberalno-korporacjonistyczny tym, że w rodzinnych modelach, bo jest jeszcze drugi rodzinny, o którym mam nadzieję, że nam jeszcze opowiesz, w tym rodzinnym modelu to jakby też rodzina jest odpowiedzialna za zaspokojenie potrzeb kolejnego pokolenia, a w liberalno-korporacjonistycznym bardziej jednostka? Myślę, że tak. No jest bardzo, tak, dobre, może... bardzo dobre rozróżnienie. Chyba pewnie sam tego lepiej nie ujął, że właśnie w tym modelu liberalno-korporacjonistycznym jest dużo większy nacisk na jednostkę utowarowionym rodzinnym, czyli tym, o którym żeśmy jeszcze nie mówili, a o którym w tej chwili ty tutaj do którego w pytaniu nawiązałeś, czyli tym funkcjonującym w na przykład Hiszpanii, Portugalii, w Grecji. I w Estonii. I co ciekawe w Estonii, tak, to zaraz do tej Estonii jeszcze przejdę, bo mały właśnie, kraj, a bardzo ciekawy. To jest bardzo ciekawe, dlaczego południe Europy i Estonia. Jedyny chyba postsocjalistyczny kraj, no może z wyjątkiem NRD, ale to, że to trudno zawsze w NRD, który ma taki model. Tak, ale to jeszcze wracając, właśnie w tym modelu utowarowionym rodzinnym mamy też bardzo dużą własność, niewielki rynek najmu komercyjnego, niewielki udział państwa, bo tam siatkę bezpieczeństwa zapewnia rodzina. Więc jednostka nie jest skazana na siebie, bo dalej wciąż ma rodzinę i w momencie, w którym jej się nie uda zaspokoić potrzeby mieszkaniowej na rynku, zawsze może wrócić do rodziny, nie musi wracać do państwa. I to jest ta różnica pomiędzy tymi modelami. Czyli jak ten przysłowiowy Włoch, który wraca do mamy. No właśnie, Włochy, co ciekawe, są nieutowarowione, bo tam rynek mieszkań jest bardzo niewielki i Włochy w ogóle, to może dlatego też tak ten kraj lubimy, są bardzo pod względem wielu parametrów rynku mieszkaniowego podobne do Polski. Ale miałem mówić o Estonii, nie o Włoszech. Tak? O Włochy mnie zaraz możecie zapytać. A Estonia jest tutaj ciekawa i symptomatyczna z tego względu, że ja uważam, że
że tak, jak wygląda ewolucja w ogóle modeli kapitalizmu, tak jak ja sobie obserwuję, bo każdy kraj jest na trochę innym etapie. Wcześniej wspominałem o tym, że następuje ewolucja od tego paradygmatu mieszkanie jako dobro rodziny do paradygmatu mieszkanie jako narzędzie budowy majątku i że ta ewolucja jest dość naturalna właśnie przez to, o czym Zuza mówiła wcześniej. Przystankiem na tej drodze jest właśnie ten model utowarowiony rodzinny. Więc najpierw następuje utowarowienie mieszkań, następuje budowa tych mechanizmów rynkowych, narzędzi rynkowych, wysokie zakredytowanie mieszkań, przez co każde gospodarstwo domowe co miesiąc dostaje, jaką ma wysokość kredytu, jak ten kredyt ma się do wartości jego mieszkania i zaczyna myśleć w kategoriach po prostu finansowych o tym mieszkaniu, więc to mieszkanie się utowarowia, ale zarazem jeszcze mamy te elementy rodzinne i myślenia rodzinnego i dopiero później, w momencie, w którym nasila się pewna entropia rodziny, tak jak to miało miejsce na przykład w Irlandii, gdzie wzrasta odsetek rozwodów, dzieci się usamodzielniają coraz szybciej i jednostka zostaje skazana sama na siebie, nie ma tej siatki bezpieczeństwa ze strony rodziny, to wtedy no, jest takie żądanie wobec państwa, dobra, drogi samorządzie, drogi rządzie, wejdźcie i pomóżcie i wtedy państwo tworzy ten system zabezpieczeń. Więc ta ewolucja jest właśnie taka pomiędzy tym nieutowarowionym rodzinnym poprzez utowarowiony rodzinny i liberalno-korporacjonistyczny. I takie latarnie, czy takie symptomatyczne kraje to jest właśnie Estonia, która jeszcze w 2005-2006 roku, poprzedni raz badałem te modele, to ona była jeszcze nieutowarowiona rodzinna. W 2015 roku, czyli tam kolejne dane zebrałem, już była utowarowiona rodzinna i podążyła tą samą drogą, którą wcześniej podążyła Hiszpania, która na przykład nieutowarowiona rodzinna była prawdopodobnie w latach 80. Czyli na przykład, bo w Wielkiej Brytanii też bardzo ważne było prywatyzacja zasobu komunalnego, tych wszystkich council, ten cały council housing był tam bardzo ważnym sektorem jeszcze w latach 70. to za teczeryzmu przeszło i prywatyzacja tego zasobu komunalnego to jest coś, co się dzieje w tym procesie też między innymi. Tak? Może się dziać. Tak, ja tutaj bardziej mówię o takim właśnie sposobie myślenia o mieszkaniu i pewnej budowie określonej instytucji, a konkretne narzędzia, o których ty mówisz w tym momencie, mogą być różne. Chodzi raczej o pewien proces, a jak ten proces jest odzwierciedlony w praktyce rynkowej czy w polityce mieszkaniowej, to już zależy od określonych przypadków i tutaj może to przebiegać bardzo różnie. Dojechaliśmy do ostatniego modelu. Do etatystycznego, ty wymieniasz Niemcy, Francję. Strasznie źle to się kojarzy niektórym. A czemu? Przecież państwo... Niektórym powiedziałem, dobrze, nie tobie. My nie jesteśmy tutaj anarchistami. No albo... wydaje mi się, że Szwajcaria, czy tam Szwajcaria też, tak. Szwajcarii nie wiedziałem, bo ona nie jest w Unii, więc... Ale Szwajcaria też, bo to jest bardzo duży zasób na wynajem. I różne formy, to spółdzielczość i tak dalej. Powiedz mi, jakbyś był taki miły, opowiedział, na czym polega finalny model? Znaczy, nie, przepraszam, nie finalny, czwarty. Czwarty z tych, o których rozmawiamy. I to jest model zwany etatystycznym. To jest model, w którym mamy stosunkowo mały udział własności, gdzie ludzie w ogóle nie mają takiego przywiązania do tej własności. Nawet nie myślą o tym, żeby docelowo posiadać mieszkanie na własność, bo są w stanie w pełni zaspokoić swoją potrzebę mieszkaniową innymi formami. Czy to mieszkaniami, które wynajmują z zasobu komunalnego, ale on stosunkowo jest niewielki, czy to mieszkania wynajmują po cenie rynkowej, czy też właśnie po cenie rynkowej lekko subsydiowanej, czyli sterowanej przez państwo. Bo właśnie tutaj wchodzi ten etatyzm, że państwo ingeruje w działanie mechanizmu rynkowego. Znaczy nie pozostawia tego rynku samemu sobie i tworzy tylko siatkę bezpieczeństwa, tak jak w tym modelu liberalno-korporacyjnym. Dobra, rynek załatwia, jak ktoś z tego rynku wypadnie, to my go łapiemy, hops, i czekamy, aż znowu będzie mógł wskoczyć. To tutaj jest trochę inaczej. Tu jest ingerencja w sam mechanizm rynkowy i mamy wdrażany szereg narzędzi regulujących na przykład wysokość czynszów i możliwość wzrostu tego czynszu w kolejnych latach. Mamy narzędzia sterowania inwestycjami deweloperskimi rynkowymi. Przykładowo przychodzi samorząd i mówi, słuchajcie, potrzebuję
dajmy na to, 50 mieszkań o powierzchni 90 metrów kwadratowych, 40 mieszkań o powierzchni 60 metrów kwadratowych, 30 mieszkań o powierzchni 40 metrów kwadratowych. W umiarkowanym standardzie mniej więcej cena to powinna być pomiędzy tam 500 a 700 euro miesięcznie czynszu za takie mieszkanie. Kto mi takie mieszkanie wybuduje, to ja mu dam albo subsydium, albo go zwolnię z podatku na 20 lat. Albo też wymagają w planach po prostu, że jak chce zbudować komercyjne mieszkanie, to jest dokładnie to, co mówiłeś wcześniej, też poprzez na przykład plany zagospodarowania przestrzennego, tak? Nie chcecie tak budować, jak my chcemy budować? No to cyk, to proszę bardzo, tu będzie jezioro, nie? I to jest właśnie ta ingerencja w mechanizm rynkowy, czyli tworzenie pewnych bodźców do tego, żeby rynek, który jest, bo wciąż mówimy o kapitalizmie, więc ten rynek tam jest, tylko żeby ten rynek działał na korzyść ogółu, żeby tworzył takie mieszkania w taki sposób, który zaspokoi w największym stopniu te potrzeby mieszkaniowe, a niekoniecznie będzie prowadził do tego, że ci ludzie się będą bogacić i każdy stanie się swoim własnym kapitalistą. Ale ten model etatystyczny, tak jak te poprzednie trzy modele, które omawialiśmy, czyli model nieutowarowiony rodzinny, który w pewnych państwach przeobraził się w utowarowiony rodzinny, a następnie ten liberalno-korporacjonalistyczny, to niekoniecznie jest naturalna kolej rzeczy, że przeobrazi się w etatystyczny, ale czy prowadzisz jakieś takie badania czy prognozy, że w pewnych państwach na skutek jakichś, powiedzmy, rynkowych tąpnięć, ten model bliskiej czy dalszej przyszłości może właśnie przeobrazić się w ten, gdzie ta rola państwa jest dużo silniejsza. Tak, i jeszcze tutaj nawiązując, czy były też kraje, które wypadły z etatystycznego modelu i stały się na przykład liberalno-korporacjonistyczne, nie wiem, Holandia miała też Holandia takie trochę, ogromne topnięcie, bo tam była poważna zmiana. Tak, zwolnień korporatyst też tak. Tak, na to pytanie byłem lekko nieprzygotowany, czy jestem lekko nieprzygotowany, muszę powiedzieć, bo mam całe macierze w książce, które pokazują przepływy tych krajów, ale myślę, że dobrze identyfikujecie. To znaczy Holandia to jest jeden kraj, który już w 2015 roku klasyfikuje jako kraj liberalno-korporacjonistyczny, który ma wiele elementów jednak jeszcze tych etatystycznych u siebie i tam ciągle jest też takie dążenie do powrotu do tego modelu. Wiele się dyskutuje na ten temat, zwłaszcza w Amsterdamie, który trochę na tych stricte rynkowych mechanizmach ucierpiał, gdzie te mieszkania są faktycznie bardzo trudno dostępne w tym momencie i państwo sobie trochę z tym nie radzi z zapewnieniem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Myślę tutaj, że ten kierunek jest też charakterystyczny dla krajów nordyckich. W kierunku doetatystycznego, czy znowu? Nie, w kierunku do liberalno-korporacjonistycznego, aha, tylko one szły trochę z innego modelu. One właśnie szły z czegoś, co profesor Seabrook jeszcze dwie dekady temu nazywał modelem korporacjonistycznym. U mnie w moich badaniach już model liberalny i korporacjonistyczny jest zlało. On odróżniał model liberalny brytyjski, irlandzki od modelu korporacjonistycznego skandynawskiego głównie, a u mnie już nie widziałem tak dużych różnic. Mówisz o państwach, które jest etatystyczne, w zakresie polityki mieszkaniowej stały się liberalno-korporacyjne. A czy widzisz w przyszłości zwrot właśnie z powrotem do etatystycznego w państwach, w których była taka tradycja na przykład? Szczerze nie. Niespecjalnie coś takiego zaobserwowałem w jakimkolwiek z tych krajów, ale szczerze mówiąc, nie szukałem też takich doświadczeń i to jest bardzo dobre pytanie badawcze. Tak? Znaczy, z chęcią się temu przyjrzę, więc będzie mi następny raz okazja, mam nadzieję, że będzie okazja porozmawiać, to wtedy mam nadzieję, że będę w stanie wam więcej o tym powiedzieć. Powiedziałeś kiedyś, że Można przyjąć jakikolwiek model i go konsekwentnie realizować, ale trzeba jakiś wybrać, tak jak rozmawialiśmy kiedyś. W Polsce chyba, czy w Polsce wybrano jakiś model, w sensie, czy podjęto decyzję, żeby to był teraz liberalny, korporacjonistyczny, czy to jest tak trochę, jak w Konstytucji jest taki piękny zapis o tym, że podstawą polskiego rolnictwa to jest gospodarstwo rolne, rodzinne. Ale to jest jakby, to jest ten zapis, który jest tam zapisany i oficjalnie wszyscy mówimy tak, że jakby rolnik taki rodziny to jest podstawa, to jest trochę taka romantyczna wizja, ale już też te gospodarstwa stają się mniejsze, pojawia się farmer, jak na przykład w rolnik szuka żony też, już zawsze jest jeden taki średnioklasowy farmer, który ma tam ładne gospodarstwo. I czy w Polsce nie dzieje się tak podobnie, że mieliśmy model utowarowiony rodzinny, przechodzimy do liberalno-korporacjonistycznego, ale że to nie były
za bardzo decyzje polityczne, tylko siły rynkowe. To nawet nie do końca siły rynkowe. Myślę, że tutaj nawet za dużo temu rynkowi przypisujesz w tym momencie. My to w ekonomii instytucjonalnej nazywamy dryfem instytucjonalnym. Czyli takie po prostu doraźne działania, często ukierunkowane na jeszcze bardziej doraźny interes polityczny, które nie mają żadnej dalekiej wizji tego, jaki my model chcemy, jak my chcemy zapewnić potrzeby, zaspokoić potrzeby mieszkaniowe ludności, czy jak my chcemy budować ład kapitalistyczny. Tam pojawiło się hasło gospodarki społecznie odpowiedzialnej. Tego typu hasła się pojawiały, ale one bardzo często później znikały przy budowaniu konkretnych narzędzi polityki mieszkaniowej, no bo jak w taką politykę mieszkaniową, taką, jaką my chcieliśmy sobie stworzyć jeszcze w latach 90. wpisywać, nie wiem, program Rodziny na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych, no to były doraźne programy nakierowane na bezpośredni interes polityczny, tak samo jak teraz zresztą program Mieszkanie Plus, który z założenia był całkiem fajnym programem, a później po prostu zderzył się z rzeczywistością polityczną, jak pociąg ze ścianą i z niego niewiele zostało i zostało w zasadzie PFR Nieruchomości, który buduje mieszkania, ale które jedynie w niewielkim stopniu zasypują lukę czynszową, którą mamy, bo to jednak są mieszkania dla tych o średnio wysokich dochodach, tak? Mniej więcej 60% jeżeli chodzi o rozkład dochodów, tak? 50-60% w tej grupie się to mieści. Kto może sobie na takie mieszkanie z PFR Nieruchomości pozwolić. Więc trochę tam nie było żadnego pomysłu, nie było żadnej wizji. Przez moment w latach 90. my tę wizję próbowaliśmy sobie budować. Doktorina Herbst, tutaj chyba była taka jeden z największych wizjonerów tej polskiej polityki mieszkaniowej, no ale to później gdzieś tam się roztrzaskało, tak jak powiedziałem wcześniej, i doraźny interes polityczny nas trochę w tę stronę, trochę w tamtą stronę miotał i żeśmy sobie tak ten model coraz bardziej utowarowiony budowali, przy czym my wciąż jeszcze w pełni utowarowionego rynku pewnie nie mamy, tak jak mówię, wiele miejsc w kraju jest wciąż zupełnie nieutowarowione i to mieszkanie kompletnie nie jest postrzegane jako towar. Budowaliśmy sobie mechanizmy rynkowe utowarawiające, może tak bym powiedział. A czy użyłeś bardzo ładnego słowa, ale w formie biernej, rozczaskało, ale na przykład likwidacja finansowania TBS-ów albo przekształcenie, to jest 2008-2009 rok, przekształcenie systemu TBS-ów. Ale to też był, jak rozumiem, jeden z dryfów, tak? Bo przez dryfy rozumiesz jakieś takie polityczne ruchy, które nie są częścią szerszej wizji, szerszych dokładnie reform, czyli również te reformy, te duże reformy mieszkaniowe lat 90. Herbst, o których wspomniałeś, to też można nazwać dryfem, dlatego że dosyć krótko trwały i się Te reformy były próbą przejęcia steru, która była próbą nieudaną, bo później znowu weszły do gry doraźne interesy polityczne, interesy ekonomiczne, tak jak cięcie finansowania dla TBS-ów wynikało z tego, że po prostu trzeba było szukać gdzieś tam oszczędności budżetowych na inne wydatki. Akurat, różne są teorie na ten temat. Zresztą rozmawialiśmy o tym. Tak, jakby doktor Herbst tak w artykule nam przedstawiła 3 teorie, ale no możemy je opowiedzieć, bo chyba już nikt nie dotrwał do tego momentu, więc możemy... Jeden poseł twierdził... Mam nadzieję, że dotrwaliście. Że po prostu chcieli wykupić jakieś udziały w banku i potrzebowali pieniędzy, tak? Potem jest teoria Springera, ale ona by trochę... Springera, przepraszam, a jak z Poznania, to jak to się wymawia? No mów, bo mamy mało Filip czasu. Filip Springer miał... Właściwie to trochę przeczy temu dryfowi, bo ja wiem, niektórzy mówią, że nie można opowiadać historii tylko przez jakieś postaci, tak? Ale na przykład wiceminister Piotr... Hegel by się nie zgodził. Może jestem za mało heglistą, ale tam był taki wiceminister Piotr Styczeń i on dość konsekwentnie budował model utowarowiany rodzinny i też w tej książce 13 pięter właściwie tak opowiada, że on ma taką wizję, że ludzie po prostu w Polsce mają mieszkanie własnościowe. Więc to jest tak ciekawe, że mimo tego dryfu to jednak miał jakiś kompas. No, to, że się nie zgadzamy z tym kompasem albo pokazuje naszym zdaniem zły kierunek, to jedno. Ale jednak były pewne decyzje polityczne, które na przykład przyspieszyły to. I też aktualnie, to jest bardzo ciekawe, że nawet aktualny rząd mówi o tym, że trzeba zbudować system mieszkań na wynajem, a wpisał do systemu TBS dojście do własności, co jest, można powiedzieć, sprzeczne. Czyli państwo wielkim wysiłkiem buduje te mieszkania,
ale potem je znowu przekazuję. Nie tylko do TBS-u, ale też do Mieszkania Plus ogólnie, więc to też jest takie dryfowanie pomiędzy tymi paradygmatami. I tak, to jest w ogóle próba jakiejś szukania trzeciej drogi, ale ona się kończy właśnie na dryfowaniu moim A zdaniem. Czy dojście do własności to jest właśnie chyba to dobro rodzinne trochę, tak mi się wydaje, oczywiście, że jest w dużej mierze tak, oparte na tym. Odwołanie do tego paradygmatu, bo ludzie tego chcą, no przecież tak. To ma być moje, dla moich dzieci, to jest to mieszkanie. Ale to właśnie bardzo... moje dla mojej rodziny, a nie dla mojego bogactwa. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Bo właśnie dr Hess mówiła, tak, ludzie tego chcą, ale tego nie zrobimy. To jest... I potem były całe opowieści, jak naprawdę prezesi... Za to ją szanuję. I nie tylko za to oczywiście. Prezesi TBS-ów robili w ogóle legislacyjne cuda, żeby zawsze to wpisać tak do ustawy, żeby to w ogóle się nie opłacało. I nawet do tej ustawy wpisali zgodę TBS-u inwestora plus progi. Czyli jak partycypacja wynosi więcej niż 20 lub 25% w zależności od lokalizacji, nie można dochodzić do własności. Więc wystarczy wpisać partycypację na przykład na poziomie 19%, no i niestety ustawowo nie ma możliwości dojścia do własności, ale to już są takie, to chyba walka z dryfem. No, to właśnie powiedzcie mi, że to nie jest dryf instytucjonalny, a my już tak tutaj kombinujemy, tutaj jedni chcą tak, inni chcą tak, gdzieś tam się zderzamy, wychodzi jakieś coś dziwnego z tego, jakiś właśnie najem z dojściem do własności. Tak, ale ja mam jedno pytanie, bo w tym modelu liberalno-korporacjonistycznym, do którego powiedzmy Polska powoli dąży, tam jednak są osłony, tak, są, państwo tworzy jakąś siatkę. Czy jest jakiś model liberalno korporacjonistyczno biedno, nie wiem, biedny, że po prostu mamy liberalny model, ale bez siatki? Nie wydaje mi się, że w Europie. To znaczy, ja nie badam tak uważnie jak Europy rynku amerykańskiego, czy to USA, czy Kanada, ale wydaje mi się, że tam coś takiego mam. Znaczy, w Kanadzie nieco więcej jest tych siatek bezpieczeństwa, w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w niektórych Stanach, te siatki bezpieczeństwa są niewielkie, no ale właśnie dlatego tam jest tak wysoki problem, jeżeli spojrzymy na kraje oczywiście wysoko rozwinięte, wysoki problem bezdomności. Tak, bo nie wchodzi państwo, tylko jest na zasadzie, no dobra, nie możesz mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu, to mieszkaj w kamperze, nie? A jak nie możesz mieszkać w kamperze, no to równie dobry jest most, no się to szybciej wydobędziesz z tego, bo przecież nie chcesz mieszkać pod mostem, więc Rockefeller i dajesz. No, i tam brakuje tego elementu korporacjonistycznego. Europa jednak, ze względu na tą swoją większą społeczną wrażliwość, inną trochę tradycję myśli politycznej, tutaj takiego modelu stricte liberalnego nie widziałem. No natomiast biorąc pod uwagę kierunek ewolucji, niektóre modele utowarowione rodzinne mogą pójść w tę stronę. To znaczy, to nie jest wykluczone, że jeszcze się taki model typowo liberalny u nas nie pojawi. A jakie konsekwencje mają te modele dla społeczeństwa? Nie wiem dokładnie, o co pytasz, ale jeżeli pytasz o to, w jaki sposób zaspokajają potrzeby mieszkaniowe i w jaki sposób oddziałują na różne parametry życia, typu mobilność zawodowa, poziom edukacji, tak zwane zadowolenie z życia, zdrowia, zadowolenie z życia. Tak, takie poczucie egalitaryzmu, to jest dokładnie coś, na co dostałem w tej chwili, to się pochwalę, dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki, to jest mój plan badań na 2 lata, czyli jak właśnie w tych różnych modelach będzie ta, jaka jest efektywność właśnie tych różnych modeli, ale szeroko rozumiana efektywność, nie tylko taka ekonomiczna, jaka jest cena mieszkań, czy jaka jest dostępność, tylko też właśnie spojrzenie na to trochę szerzej, czyli czy ludzie są szczęśliwi, że mają tak, a nie inaczej. Tak? Czy Niemcy są faktycznie szczęśliwi, że nie mają tych mieszkań na własność, bo może nie i nie chcemy tam wcale być, czy w tym Wiedniu nie chcemy mieszkać. Faktycznie, myślę, że w Wiedniu to slumsy, biedne miasto, tam myślę, że nikt by nie chciał mieszkać w Wiedniu. Zwłaszcza Kamil. Tak. Jak słyszymy. Myślę, że możemy przejść do ostatniego pytania, bo podryfowaliśmy tak. Wracając do Polski. Znaczy, to jest zawsze najważniejsze pytanie o Polsce, nie? Tak bym podryfowaliśmy przez te lata 90. 2000 i nie mogłoby się obyć bez pytania o teraźniejszość i wpływ aktualnych uwarunkowań, czyli wzrostu stóp procentowych, stawek wskaźnika WIBOR, zmiany dotyczące wyliczania zdolności kredytowej. Jaki to może mieć wpływ i jaki już ma wpływ na paradygmat modelu kapitalizmu mieszkaniowego w Polsce? I czy już widzimy, to wiemy, że już widzimy większe zainteresowanie rynkiem najmu instytucjonalnego, ale czy stanie się to trwałym, istotnym trendem, zarówno jeśli chodzi o
mieszkańców czy konsumentów oraz podmioty oferujące taki najem? No słuchajcie, no najważniejszy wpływ, jak ta cała sytuacja, no nie najlepsza z perspektywy zwłaszcza tych, którzy dopiero chcą kupić mieszkanie albo którzy w ogóle wchodzą na rynek mieszkaniowy, miała i jaki jest ten wpływ ten korzystny dla mnie, to jest to, że my zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o tej polityce mieszkaniowej i jej zasadności, i różnych modelach, i różnych sposobach zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej. No przy całym szacunku, 5 lat temu nikt mnie nie przypytywał, pokazując przykłady Wiednia, Amsterdamu, co tam się dzieje, a tam jest tak, a w Berlinie to mają takie rozwiązania, a we Francji to jest taki program, dlaczego my go tu tak nie ma? Nie było takiej dyskusji w ogóle, nie było potrzeby. Bo krytyka polityczna nie miała studia. Tutaj wejdę w słowo. I dopiero jak... Nie było podcastu. Przeniosła okay, się na jasną, to można zadać to pytanie. Nie wiem, już trochę tutaj pół żartem, pół serio mówię, ale nie było dyskusji. Tak? To, co to młode pokolenie, zwłaszcza osób o lewicowych poglądach, zrobiło super, to jest to, że tą dyskusję otwarło. To, czy ja się zgadzam z jedną czy drugą osobą, jak definiuję pojęcie to utowarowienia mieszkania, czy prawa do mieszkania, to jest drugorzędne. Najważniejsze, że my możemy o tym porozmawiać, że ktoś w ogóle chce słuchać tego i ludzie są zainteresowani, tak, porozmawiajmy o tym, co z tym zrobić, jaki ma być ten cel tej polityki mieszkaniowej, jakie mają być te narzędzia. Jakby w ogóle ta dyskusja się zaczęła. My nie rozwiążemy tej dyskusji, tego problemu, o którym tu rozmawialiśmy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, do wyborów tym bardziej prawdopodobnie nie, bo wybory raczej są okresem sprzyjającym dużej dyskusji, ale mało konkretnym wnioskom z tej dyskusji. Więc super, że zaczęliśmy rozmawiać. To na pewno jeszcze trochę potrwa ta dyskusja, ale w końcu po tylu latach mieszkanie i w ogóle sposób zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej stał się tematem politycznym. Wcześniej było takie nieme przyzwolenie na to, że mieszkania zapewnia nam rynek, a państwo tylko ma pomagać rynkowi zaspokoić te potrzeby mieszkaniowe, przede wszystkim pod postacią ładowania ludziom więcej kredytów do gardeł, tak jak się ładuje gęsiom we Francji. Więc... No nieładnie tak mówisz o tym kunszcie ministra stycznia, który te kredyty jednak finezyjnie opakował w programy. Mm-hmm. Finezyjne foie gras. Tak, no dokładnie. No, wyszło nam w tej chwili finezyjne foie gras. No, ciekawe, kto je zje. To się jeszcze okaże pewnie po wyborach. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to, że przestaliśmy przyzwalać na to i w ogóle chcieć tego, no bo to nie wzięło się znikąd, to znaczy to, że państwo dawało kolejne gwarancje czy dopłaty do kredytów potężnych, tylko my żeśmy tego chcieli jako społeczeństwo. Nie mówię, że ty, Zuza, chciałeś, to ty, Kamil, chciałeś, ale społeczeństwo tego chciało, tak? Mówią, dajcie nam więcej tych kredytów, tak? A później jest, o Boże, banki złe, deweloperzy źli. No, jakby, jeżeli my chcemy finansować budowę mieszkań z kieszeni funduszy, globalnych funduszy inwestycyjnych czy kapitałów banków, no to nie dziwmy się później, że te fundusze inwestycyjne czy banki chcą na tym zarobić, no bo taka jest natura kapitalizmu. Ale w tej chwili wydaje mi się, że jeszcze nie do końca jest tak, że społeczeństwo już ma taką szerszą refleksję, że niekoniecznie tego chce, po prostu nie stać go na to w dużej mierze, a myślisz, że za tym pójdzie dalej właśnie ta refleksja i zmiana tego własnościowego status quo, że może społeczeństwo zacznie chcieć też czegoś innego, nie tylko z przymusu, ale też i z woli? No to jest głębokie pytanie z filozofii wiedzy, które tak naprawdę zadajesz, czy jakby pytania na temat natury wszechświata tam się pojawiają dlatego, że my jesteśmy tak zainteresowani tym wszechświatem, czy dlatego, że akurat ten wszechświat nam na przykład nie dał dobrych plonów i później zwalamy to na jakiegoś bożka, którego sobie wymyśliliśmy jako lud pierwotny i zaczynamy zastanawiać nad w ogóle kosmogenezą i jakby naturą wszechświata poprzez pryzmat tworzenia jakichś deistycznych bytów takich czy innych. I to samo tutaj, tak? Pytanie, czy my żeśmy zaczęli na tym zastanawiać, dlatego że nam było źle? Pewnie tak, z przyczyn czysto pragmatycznych, ale ta refleksja nam jako ludziom pewnie da dużo, bo my sobie będziemy się na tym zastanawiać później dalej. Niekoniecznie, jak już dalej będziemy mieć tak trudną sytuację, ale następnym razem będziemy zaciągać kredyt, pewnie z dużo większą świadomością zastanawiamy, czy na pewno chcemy ten kredyt, czy na pewno chcemy na zmienną stopę procentową ten kredyt, a może jednak na stałą, a jeżeli ten na stałą jest taki drogi, to dlaczego? Tak? Jaka jest rola w tym państwa? Jaka jest rola w tym banku? Jakby, ej, bank, daj mi inny kredyt, bo ja chcę inny kredyt, ja nie chcę brać tego ryzyka na siebie, to jest twoja broszka, żebyś to ryzyko
finansową, a nie moja broszka, tak? A jeżeli bank mówi, no ale KNF daje takie regulacje, no to wtedy idziemy do KNF-u i mówimy, słuchajcie, no jakby coś musicie z tym zrobić. I to jest jakaś tam refleksja, która w nas pozostanie. Więc ja bym w ogóle odrzucił zastanawianie się na tym, jaka jest motywacja tej refleksji, tym kwestie filozoficzne, tylko raczej właśnie skupił na tym, że super, że ta refleksja jest, bo to jest bardzo duży problem, który towarzyszy nam od lat, a my żeśmy go gdzieś tam zamiatali pod dywan. A to jest też bardzo ciekawe, co mówisz, bo na przykład ustawy mieszkaniowe w Polsce, powiedzmy, do pakietu mieszkaniowego Emilewicz, były zawsze przegłosowane przez cały Sejm. Tam właściwie cały Sejm zawsze głosował za, niezależnie co było zaproponowane. Wiesz, bo to był konkurs piękności. Słuchaj, porównajcie sobie te wszystkie narodowe programy mieszkaniowe, inne programy mieszkaniowe, które były tworzone. Tam zawsze zapewnić wszystkim mieszkanie doprowadzić do tego, żeby było mniej mieszkań o niskim standardzie. No kto by się pod tym nie podpisał? No, ja też bym chciał, żeby wszyscy byli szczęśliwi, a Polska była krajem pięknym, bezpiecznym i wspaniałym. No tylko, że jeżeli coś takiego sobie wpiszemy do programu, to automatycznie zabijamy wszelką możliwość realizacji tego, bo my nie mówimy nic o paradygmacie, jak my chcemy budować te mieszkania. My żeśmy po prostu, budujmy mieszkanie, kto buduje? Deweloperzy. No to dajmy im hajs, niech sobie budują, nie? A później jest problem, że deweloperzy budują nie takie mieszkania, jak my chcemy, bo budują patodeweloperkę, albo za małe mieszkanie, albo coś. No tak, ale mieszkanie to nie jest akcja, to nie jest jabłko, to nie jest lemoniada. Tak? To jakby musimy stworzyć ramy instytucjonalne, jakie mieszkania chcemy, gdzie chcemy te mieszkania, a nie niech deweloperzy załatwią, bo oni budują te mieszkania, bo chcemy jak najwięcej mieszkań. Jak sobie taki cel wpiszemy, to później mamy takie efekty, a nie inne. A właśnie ta refleksja, o której mówiłem, doprowadzi, mam nadzieję, nas do tego miejsca, w którym my sobie zadajemy pytanie, okej, dobra, to nie o to chodzi, żeby tylko budować i finansować to pieniędzmi z banku i budować zyski deweloperów i banków, tylko zastanowić się nad tym, jakie mieszkania potrzebujemy, gdzie te mieszkania potrzebujemy, kto ma je zapewniać, w jakiej formie ma je zapewniać. I że to jest kluczowe. I też warto tutaj dodać, że to też jest takie spektrum, tak? Ja to pierwsze, to ten mój początek, to wprowadzenie było trochę prowokacyjne. Oczywiście pewnie utowarowienie ma swoje jakby też odcienie. Możemy na przykład mieć, jak mamy system mieszkań, 100% mieszkań, no to możemy sobie wyobrazić taki system, gdzie mamy w ogóle nie utowarowione mieszkania, trochę utowarowione, kompletnie utowarowione systemowo. I to chyba jest bardzo fajnie, że w Polsce zaczynamy z bólem pewnym i o tym dyskutować. Tak, cieszymy się, że mogliśmy tę dyskusję przenieść na wyższy poziom całego spektrum niż tylko prawa towaru, czy również też do dobra rodzinnego. A czym jest mieszkanie? To już zostawiamy opinii i rozmyślaniom naszych słuchaczy i słuchaczek, a Adamowi dziękujemy za bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dzięki wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Tak, do usłyszenia. Bardzo dziękuję i już pewnie miłego wieczoru, bo jak to... Zależy, możecie też słuchać rano, to wtedy rano, dobrego dnia wam życzę. Dobrego dnia. Podcast Mieszkaniowy.